Słuchajcie, kochani, wejście naszej świetlicy tutaj obozowej. Przypominam, że jesteśmy na terenie ośrodka Adria. Idealnie, cudownie przygotowane miejsce do zintegrowanego wypoczynku. Piłkarzyki, stoły do ping-ponga. Myśleliśmy, że nie będziemy z nich korzystać. Cześć, Kudziu, dawaj żubika, bo ty będziesz dzisiaj miał nową rozpiskę. A tu zobaczcie, za moimi plecami Piemonte Calcio, czyli tak naprawdę Juventus Turyn kontra FC Barcelona. Za momencik, nie, FC Bayern, tak? Zaraz. Cichutko. Kochani, zaraz się FIFA zajmijmy, jeszcze dokończę swoją myśl. Kochani, zobaczcie, tutaj z okien naszej świetlicy jest Morze Bałtyckie, które dzisiaj spowite w chmurach, ale nam dzisiaj, słuchajcie, los spłatał fajną pogodę, wyciszył troszkę upał, blisko 40-stopniowy, zakończył to bardzo dynamiczną burzą w trakcie naszego treningu. Kochani, właściwie ostatnie 5 minut nie dograliśmy, a tymczasem Lewandowski z bramą, słuchajcie, mamy gola, czyli jednak Bayern Monachium prowadzi. Słuchajcie, kto jest Bayern Monachium? Czyli Rychu prowadzi z Bartkiem, tak? Słuchajcie, wznawiamy rozgrywki naszej FIFA dzisiaj na tej świetlicy, bo Adria dysponuje dwoma świetlicami. Przypominam, że wczoraj rozegraliśmy mecze 5-1, Baszak z Rostkowskim, Kudeł z Kajtkiem 3-1, Baszak z Kudłem przegrał 2-4, Golik Nikodem 2-0 dla Golika, Alan kontra Igor 1-0 dla Alana, Golik kontra Alan 0-2 dla Alana. Rychu z Hubertem zremisował 3-3, zabrał dobry mecz. Roman z Gajosem 4-0 dla Romana. I teraz mamy zaległy wczorajszy mecz Rychu z Romanem. Czyli w tym momencie, kochani, 1-0 prowadzi Rychu. On jest Bayernem Monachium, ale to jest dobry pojedynek, dlatego że, słuchajcie, Romanek zdaje się wczoraj... Ile razy wygrałeś? Ile wygrałeś wczoraj razy? Jeden raz. A ty, Rysiu? Zobaczcie, nie odrywamy ich, bo oni mają tu swój czas. Jest karny. Ach, zadowolony Bartek wywalczył rzut karny. Rysiu zaczepił go. Zobaczmy, jak sobie Ronaldo poradzi w tej sytuacji. Panie, panowie, Ronaldo pewnie i pokrył. Och, kochani, pewne uderzenie, niesiłowe. 1-1. Mecz wraca, słuchajcie, do stanu startowego. Si wykonane. Jedziemy dalej. Kochani, również grupa starsza wczoraj, Szaki z Willim zagrali 2-2, czyli Miłosz Szakoła z Wilasem, piękny remisowy pojedynek. Wolak, Marcin z Przemkiem, 6-1, oj, przejechał się Wolaczek mocno. Kolejny mecz to Cielu zagrał z Wilasem, nie zagrał, zagra za moment. W każdym bądź razie, kochani, wracamy dzisiaj do naszych rozgrywek. Słuchajcie, stosunkowo szybko, bo planowaliśmy zawsze w FIFA pograć koło 20-19, kiedy już atrakcje, że tak powiem, te z podwórka są nieaktywne, ale tak jak wam dzisiaj mówię, kochani, dzisiaj pogoda pokrzyżowała nam mocno plany. Zobaczcie, leci cały czas mocny, rzęsisty deszcz, kochani, który zaciągnął bardzo mocno. Według prognoz wyglądało, że on będzie padał dzisiaj, kochani, kilka minut, natomiast pada już dobrze około godzinki w tej chwili. Zobaczcie, ośrodek opustoszał, chłopaki są na etapie, słuchajcie, montowania kolejnych naszych atrakcji obozowych. Trener Krystian z naszym przyjacielem Dawidem Krzyżowskim, on dzisiaj w animacji w naszym obozie, przypominamy, że kule, że pokaz, że strzały celności wykonał, przepraszam, nie strzały celności, a siła strzału, pomiar siły, którą przeprowadził Dawid. W tej chwili szykujemy się, kochani, do rozłożenia darta, niesamowitej, słuchajcie, fajnej zabawki 5-metrowej. Tam mamy na to przygotowane miejsce, ale pogoda na razie nie chce nam tego darta, kochani, dać rozłożyć. Dlatego gramy cały czas w FIFA. Co tam, Kudziu? Jakieś pytanko było? Dawaj, żółwik. Dostanę tą listę nową. Do grania? No. Jak te wszystkie mecze rozegramy, to trener przyniesie nową listę. Także będziemy ją grać. Tak, będziesz grał na pewno dzisiaj mecz. Także, kochani, woda przygotowana. A jeden? No, został ci jeden, bo wczoraj zagrałeś dwa. Jeden w grupie. Jak go wygrasz, będziesz grał puchary, tak? A jutro już są te pucharowe? Jeszcze dzisiaj. Jak będzie taka pogoda, to polecimy jeszcze dzisiaj.
Tak? A są finały, ćwierćfinały. No tak, jak na wszystkich mistrzostwach świata. Nasze obozowe są też mistrzostwami świata. No. Ja będę grał tylko ze swoimi rocznikami? Do 2.11, do 2.8, przepraszam. Nie najstarszy jest Niko. Z Gutkiem nie będziesz grał. Gutek gra swoje zawody. A Lisu jest 2.7. Lisu też jest 2.7, czyli jest u starszych, tak jest. Słuchajcie, Dawidzie, nie chce nas pogoda puścić, chodź do mnie chwilę tutaj. Witam cię serdecznie. Kolejny dzień, Dawid Krzyżowski z nami. Cześć, Dawidku. Jak się w ogóle w naszym towarzystwie czujesz? Bardzo dobrze na razie, tylko pogoda nam dzisiaj. No troszkę pogoda nam krzyżuje plany, ale wiesz, generalnie my jesteśmy bardzo elastyczni, potrafimy się szybciutko zrobić, jak obserwujesz. Animujemy cały czas czas. Zobaczcie, jak rzęsiście pada, niesamowicie, jakby śnieg, a to taka akcja mocna. Natomiast ja myślę, Dawidzie, że co? Mamy do zaproponowania ciekawą atrakcję. Powiedz może dwa słowa o niej, tylko czekamy, niech nam się skończy ten deszczyk. To jest taki dart piłkarski, gigantyczny, 5-metrowa tarcza. Polega na tym, że strzelamy do tej tarczy specjalnymi piłkami, które przyczepiają się jak rzep i liczymy punkty. Super. Słuchaj, myślę, że radości, uśmiechu i zabawy będzie mnóstwo. My przygotujemy niespodzianki dla zwycięzców. Postaramy się pobawić w dwóch kategoriach wiekowych, podobnie jak w FIFA, czyli starsi i młodsi będą mieli dwa podwójne swoje zawody. Chociaż myślę, że przy darcie tutaj chyba celność odgrywa mocne tutaj mocną rolę, także nie do końca można tutaj dzielić na starszych i młodszych, ale jeszcze zobaczymy. W każdym razie świetna zabawa przed nami. W każdym razie robimy wszystko, żeby to się udało pomiędzy tym deszczem, który nas tutaj atakuje. Dostałem informację, że okienko pogodowe będzie dwugodzinne, a dwie godziny nam starczy na naszą zabawę. Dziękuję bardzo. Czuj się jak u siebie, czekamy na sprzyjające słońce. Słuchajcie, na naszej tutaj planszy 2.1 prowadzi Bayer. Czy Rychu na prowadzeniu? Rychu, prowadzisz? Czyli 2-1, kochani, Rychu prowadzi w pięknym pojedynku. W dniu wczorajszym zremisował, jeden wygrał. Przypominam, że mamy czteroosobowe grupy i zwycięzcy tych swoich grup i w miejsca drugie będą grać ze sobą fazę pucharową. Natomiast w tej chwili jesteśmy pod opieką wspaniałej pani rezydent tutaj w ośrodku. Pozdrawiamy serdecznie. Dzień dobry, witamy pani kierownik. Dziękujemy za wszystko, za opiekę, za rezydencję. Jesteśmy w dobrych rękach, jak widzicie, uśmiech non-stop tutaj dopisuje. A ja jeszcze sobie wypożyczę trenera Krystiana na słówko. On tak średnio lubi do nas przychodzić, kochani, ale nie odmawia nigdy. Zapraszamy, chodź do nas, trener Krystian. Ja wiem, że ty średnio lubisz, ale chodź. Powiedz, jak obóz ci leci? Dawaj piąteczkę, witam cię serdecznie. Leci jak deszcz. Leci jak deszcz, ale generalnie fajnie i szybko, co? Tak, nie mamy żadnych jakichś tarapatów, komplikacji, nic się, idzie chyba, dzisiaj pogoda troszkę chyba nas... Nie, no, to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. No tak, to w tym momencie jakby... Był trening w pełnym wymiarze czasowym, no basen teraz nam odpadł, tak poza tym wszystko co było zaplanowane. Wiesz, trzymamy też kciuki jeszcze za darta, wszyscy czekamy postrzelać do tarczy, myślę, że to się uda dzisiaj. Co tam okienko pogodowe mówi, że złapiemy godzinkę? No okienko pogodowe mówi, że... Nic się nie sprawdza. Nic się nie sprawdza. Okej, okay, a tu w tym momencie zacięty pojedynek, zobacz, 2-2 na boisku. Grają chłopaki o wyjście z grupy, słuchaj, nie oszczędzają się. Zabawa idzie pełną parą. Krysiu, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za pomoc, świetnie, że z nami jesteś, pozdrawiam. Słuchajcie, kochani, trener Krystian zadowolony. Tak jak mówi, słuchajcie, w dniu dzisiejszym tak naprawdę plan wykonaliśmy w 100%. Kopaliśmy się w morzu, byliśmy, słuchajcie, na treningu. Mamy jeszcze, mówię, zaplanowany dart, mieliśmy zaplanowane jeszcze raz wyprawę na basen, na morze. No to się nie udało, kochani. Słyszycie, za moimi plecami jeszcze grzmi, ale ma to być stan przejściowy, tam już jest troszkę jaśniej. Tak przynajmniej wygląda, przyjaśnia się bardzo mocno, ale my w tym momencie jesteśmy elastyczni i rozgrywamy nasze zawody. Słuchajcie, tyle chyba z podsumowania naszego dzisiejszego dnia trzeciego. Zobaczmy, bo tu Bayer chyba teraz sklepie. A jednak 3-2. 81 minuta. Pan trener Łukasz, tutaj jakieś wskazówki podopiecznemu. Jak wam się mecz układa, panie trenerze? Bardzo dobrze, do przodu. Na razie do przodu. No, trzymam kciuki, nie przeszkadzam. Może jakiś masaż tutaj, bo spięty bardzo zawodnik. Wyluzowany. Okej, jest wyluzowany. Zobaczcie, ale tu w tym momencie Calcio
Nie, przerwane to wszystko, kochani. Pierwszy mecz dnia dzisiejszego wygląda, że będzie dla Rycha, że nie uda się Bartkowi tutaj zapunktować. Jeszcze teraz znowu sytuacja trudna. Ach, w pojedynkę chciał skończyć. Myślę, że dzieląc tą piłką przyniósłby większą korzyść drużynie. Mieliby gola na zamknięcie meczu, dwie bramki na 3 minuty przed. Mogłoby ten mecz zamknąć. A tak, zobaczcie, czyżby karny? Nie. Wszystko było czysto, pan sędzia blisko. Słuchajcie, kochani, natomiast my cały czas, przypominam wam, śledzimy, kiedy tylko przestaje deszcz padać, to chłopaki z twardym postanowieniem rozłożenia naszego darta. Zobaczycie, my jesteśmy uparci, my się tu świetnie bawimy. Tam jeszcze dzisiaj zobaczycie pompowanego darta. Piękną, fajną atrakcję. A my mamy remis! Niesamowite! Co za meczycho! Brawo, Bartek, za powrót! Ej, Kacper, jak to się stało? Kaziu Węgrzyn mówi, proszę za co za akcja, jak on to skończył? Przy samym słupku! 3-3, co tam się dzieje? Co tam się wydarzyło? Jak? Oczywiście pozdrawiamy serdecznie Kazimierza. Karne, Łukaszku, w fazie grupowej nie ma. To jest jeszcze cały czas faza grupowa. Dzielą się chłopaki po punkcie. Panie i panowie, remis. Gratuluję serdecznie jednemu drugiemu. Piękny mecz, dawajcie. Rysiu, to twój drugi remis, nie? Musisz coś wygrać, jak chcesz z grupy wyjść, bo na dwóch remisach się nie da. W każdym bądź razie nie ma meczu od nowa. Dajcie pauzę, przelecie my. Następna para się szykuje. Panie trenerze, zapisujemy w protokole. 3-3. Rychły i warto. Tak, jak zawody przebiegają dzisiaj, panie trenerze? Jeszcze nie wiem. Jeszcze się nie wkręciłeś, ale widzę, że już masz przygotowane kolejne pary. Natomiast czy my mamy aktualną tabelę w grupie? Jeszcze nie mamy, nie możemy nic pokazać. Słuchajcie, jak będziemy mieć aktualną tabelę, to zajrzymy tutaj na laptop naszego pana trenera. Póki co następną parę, kto się szykuje do meczu, trenerze? Cielu i Łuki Wilas. Cielu i Willy, wołaj chłopaków do meczu, szybciutko, Łukaszku. Cielu i kto? Cielu i Willy. I Wila. Trzeci remis? Słuchajcie, jak będziesz miał trzeci remis, zobaczymy, Rychu, jak się grupa ułoży, ale jak chcesz z grupy wyjść, to coś wygrać musisz. W każdym bądź razie... I nawet przegrana wystarczy. A ty jak masz teraz? Ja mam wygraną, remis. Jak będę miał. Czyli na razie masz 4 punkty, no to gratuluję ci. Z 4 punktami jest szansa, że wyjdziesz z grupy. A będzie można potem po tym jakby też zagrać? Myślę, że tak, ale to bardzo długi turniej. Słuchaj, startuje 32 uczestników, to boję się, że czasu nam braknie. Ale jak tylko będzie czas, to zapraszam, pewnie pobawisz się. Jak masz na imię? Alan. A skąd jesteś, Alanie? Z Grodziska Wielkopolskiego, kawał świetnej ekipy. Pozdrów całą Pogoń od nas. Powodzenia. Jak będzie czas, oczywiście zapraszamy. Natomiast tymczasem może być, kochani, różnie, bo tej gry mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze raz pozdrawiamy mojego ulubieńca Kazia Węgrzyna. Wspaniały komentarz. Jeszcze raz jestem pod wrażeniem. Uwielbiam ten głos taki, właśnie taki. Pozdrawiamy, panie Kazimierzu, serdecznie. Natomiast co do spraw obozowych, za moment kolejny mecz odpalę na chwilę. Kolejna para szykuje swoich zawodników, swoje drużyny do meczu. Jeżeli dobrze widzę, z jednej strony mamy, słuchajcie, Soccer World, czyli wystartował z ekipą na bogato, kochani. Kto trzyma pady w ręku? Szymon, siema. Witaj, Szymon, serdecznie. Łuki, siema. Życzymy powodzenia, życzymy dobrego meczu. Słuchajcie, przypominam, że naprzemiennie grają raz młodsi, raz starsi. Ci, którzy są w stanie w tym momencie rozegrać pojedynek 8-minutowy. Ostatnia ławka rezerwowych. Schirer, Rasz, Larsson. Słuchajcie, Desai, czuję się, jakbym cofnął się dobrych parę lat w swoim życiu. To są chłopaki, którzy robili robotę, kiedy ja miałem dobrych 10, 15, 20 lat mniej. Także Sidorf, Digli. Słuchajcie, to jakieś ikony, co wy tu robicie? Słuchajcie, może zostańmy przy tym, bo będą inni mieć problemy, bo mnie podpytywali. Robimy reprezentacje albo kluby, dobra? Kochani, fajnie, że pokazaliście nam te ikony, bardzo wam dziękujemy, ale wyrównujemy w tej chwili szanse, bo wszyscy ci, którzy nie wybrali ikon, będą mieć o to pretensje. Możecie brać wszystkie kluby, łącznie z trzecią ligą chińską, drugą filipińską, czy czwartą francuską. Natomiast co tu zobaczymy za drużyny? Widzę Bayern Monachium i francuska liga będzie PSG, Olympique Marsylia.
Nie. Jednak PSG, kochani, przed nami pojedynek. Pojedynek, który często się trafia. Di Maria kontra Robert Lewandowski kontra Müller. Przed nami 2 razy 8 minut, za kilka chwil zobaczycie zwycięzcę pojedynku Łuki Szymon. Kochani, piękny pojedynek, 2-2, niesamowita historia, tego typu mecze lubimy. Łukasz ostry opór dostał, kochani, od Szymona. Widać, że Szymon też kilka godzin spędził przy konsoli z padem w ręku. Natomiast słuchajcie, no nie ma przypadku, tak jak w normalnym, realnej piłce, taki w FIFA, kochani. Kto trenuje, ten ma. 2-2. Zobaczcie, Łukasz jeszcze w trakcie tu wskazówki jakieś od trenera Gutka. Natomiast skupiony mocno Szymon. Przypominam, kochani, że to pojedynek grupy starszej do 2008 roku. Od 2008 zaczyna się grupa starsza. W związku z tym Szymek trafił już, kochani, do grupy starszej. Łukasz jest 2-6. 2 lata różnicy pomiędzy nimi. Natomiast zobaczcie, pięknie się bawią. Di Maria z kontuzją, tak to widzimy. Natomiast ja mam dla was świetną wiadomość, moi kochani widzowie. Po mojej lewej ręce w tej chwili dostałem informację, że montuje się, uwaga, dart, o którym Dawid nam tutaj opowiadał, ale zobaczmy w międzyczasie, bo to skończy się golem. Tak jest, kto z tym golem? Słuchajcie, kto to strzelił, Szymon? Czyli Bayer prowadzi 3-2. Łukasz przegrywa PSG, ma 2. Łukasz w takim razie gra PSG w strojach białych, w czerwonych strojach gra Szymon. Natomiast ja chcę pokazać jeszcze zupełnie inną historię. Zobaczcie, kochani, zapasy wody już pod naszym pokojem. Tak sobie mieszkamy. Tu mamy swoją świetlicę, a tam w tej chwili, słuchajcie, hektolitry wody, które są potrzebne, żebyśmy mogli... Będzie karny, karny, mamy 11, tak, panie sędzio, wszyscy widzieli. Będzie szansa na remis. Zobaczmy Neymar. Dobra. A jakaś próba nerwów tutaj, Neymar nie wykonuje, ponagla go pan sędzia. No i mamy. Neymar czy Neuer? No, Neymar. Zobaczcie, kochani, tam leci następna nasza ekipa. Tam z kolei, zobaczcie, jeszcze raz mówię, zapasy wody w tej chwili lądują w naszym pokoju. Dziękujemy bardzo wam za pomoc. Woda pod drzwiami, ogromne ilości wody, kochani, pochłaniamy, ale tak trzeba, pamiętajcie o tej porze roku, jest zdrowo. Natomiast ja chcę wam pokazać rzecz niesamowitą. Zobaczcie, co tam się tworzy. Pomalutku zaczyna to nabierać wyglądu. Na tej plaży, na tej dzisiejszej, słuchajcie, plaży na co dzień na boisku do siatkówki za kilka chwil stanie 5-metrowy, potężny, piękny dart. Za chwilę myślę, że odwiedzimy go z kamery. Zaraz do was. Niesamowita historia, co tu się wydarzyło. Pogoń z 3-2 do 4-3 i znowu Mbappé z szansą. Jak to zrobił? Przetoczył, mamy gola. Słuchajcie, kochani, stoicki spokój, Cieszynka, twarz blacha. Szymuś, jeszcze nie dawaj się, atakuj dalej. Nieźle to wygląda, ten mecz naprawdę ma dramatyczny przebieg. Raz prowadzi Bayern, raz prowadzi PSG. Natomiast w tej chwili, kochani, Łukasz tutaj bawi się dosyć mocno. Być może, kochani, tu jakąś tajną broń schował. Neuer tu wchodzi aktywnie, mocno w nogi i tym razem to broni. Ale 5-3, 76 minuta. Myślę, że w debiucie nasz Łuki Kalamarz dzisiaj z pierwszymi punktami. Szymon na swoje punkty będzie czekał za moment. Przypominam wam, że grupa starsza ma 5 drużyn w grupie. Jest 5 zawodników, zagrają 4 mecze. Szymuś, dawajcie gratulacje, dobry mecz, brawo panowie. Słuchajcie, Szymciu, w następnym poszukamy punktów, ale mecz był fajny, zacięty. 5-3 dla Bayernu, dla Łukiego. Protokół się spisuje, tabele. Mamy jakieś troszkę tabele? Nie, tabel jeszcze nie mamy, na koniec będziemy liczyć. Na końcu. Ok, czyli nie śledzimy. Kolejna para, słuchajcie, mamy Gutka, mamy Kornela. Piątka, panowie, wy chyba macie już za sobą wspólne granko, nie rok temu? Nie trafiliście na siebie, Kornelu, rok temu? Nie. A teraz jesteście w grupie po prostu, tak? A minęliście się gdzieś w fazach pucharowych? Słuchajcie, w każdym bądź razie Kornel, zaraz zobaczymy, kim będzie grał, zobaczymy, kim będzie grał Gutek. Za kilka chwil, słuchajcie, kolejny pojedynek w grupie starszej. Guciu, grałeś już, czy to pierwszy twój meczyk?
pierwszy jeszcze nie grałeś wczoraj. Czyli przed nim jeszcze cztery takowe mecze, bo przypominam, że pięcioosobowe grupy są. Natomiast chłopaki, słuchajcie, szukają swoich ekip. Kornel, kochani, ekipą Francji i to dobry wybór. Natomiast Gutek PSG, czyli też Francuzów tam nie brakuje. Natomiast no mimo wszystko Szejkowie, słuchajcie, zapewnili tam multinarodowość. Mamy tam Argentynę, mamy tam Brazylię, mamy tam, słuchajcie, Niemcy. No z całego świata mieszanka kulturowa, ale przede wszystkim potężna mieszanka świetnych piłkarzy, świetnych umiejętności i technicznych i szybkościowych. Mbappe, Neymar, Di Maria, Paredes, Verratti, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Marquinhos, kochani, Navas w bramie. No wygląda to okazale, ale Francja, kochani, no nie chce, nikomu nie trzeba przypominać o ich sportowych osiągnięciach. Także top topów, VS top topów. Piłka klubowa kontra piłka reprezentacyjna. Powodzenia, za kilka chwil jak mecz się zacznie, do was wracam. Teraz ostatnie kosmetyczne poprawki. Gutek już jest po ułożeniu ławki, natomiast w tej chwili Francja. Kto jest Francją? Ja jestem Francją. A to wy siedzicie odwrotnie, czyli PSG, ty Kornelu, tak? No tak. Ach, to prostujcie mnie. W takim razie, słuchajcie, Francją jest Gutek, to on jeszcze tutaj, słuchajcie, przerzuca Pogbę z Komanem miejscami. Jeszcze Dembele wraca na bojo. Słuchajcie, no mocno przebudowany ten skład z sugestii FIFA. Natomiast PSG już czeka na swój mecz, czyli PSG to Kornel, ekipa Francji to Gutek. Za moment do was wracam. Słuchajcie. Kochani, zobaczcie jak to wygląda. Byłem na sekundkę w pokoju. Zobaczmy tutaj skupienie Gutka, Kornela. Chłopaki grają, słyszałem, że jakieś bramki wpadały. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Francja prowadzi 2-0, czyli Gutek z dwoma trafieniami. Kornel, zobaczcie teraz w natarciu. I to będzie bramka, o jaka piękna, ulala. Brawo! Kornel, śliczny gol, brawo. 2-1, kochani, dla... Gutek taką samą strzelił. Dobry mecz, Maciusiu, co powiesz o nim? A kto twoim faworytem, jak czujesz, kto tutaj będzie wygrywał? Jednak Gutek. A pamiętasz, kto wygrał w zeszłym roku FIFA? Gutek, czyli kto broni tytułu? Słuchajcie, trzeba Gutka zdetronizować, bo Gutek broni mistrza sprzed zeszłego roku. Póki co 2-1 to jego pierwszy mecz. Patrzymy w jakiej jest formie, w jakiej jest kondycji. Natomiast przypominam wam, kochani, że jakby nasze życie tutaj w trakcie Regio Camp to przede wszystkim naprawdę wspaniała i dobra zabawa, ale kiedy mamy możliwość wyboru między zabawą statyczną na siedzącą, a aktywną w ruchu, zawsze będziemy wybierać tą aktywną. Także dostaję informację. Trzy. Próbować, bo potem będzie konkurs właściwy. W międzyczasie, kochani, 2-2, zobaczcie co się stało, Kornel wyrównuje. Dobry, zacięty pojedynek. Chłopaki, idźcie się spróbować, zobaczyć jak to wygląda. Natomiast słuchajcie, świetne informacje, tak jak wam mówiłem. Ja cię kręcę, jaki wielki! Ulala! Co powiecie? Kto z was widział? Niesamowity, kochani, już biorę kamerę, już idę tam, dojdziemy, to czekamy tylko końca meczu, bo w tym momencie tutaj naprawdę piękny mecz, jest 2-2, bardzo wyrównane spotkanie pomiędzy Gutkiem a Kornelem, godnego rywala Gutek trafił, kochani, dzisiaj, ale to co widzę tutaj, to co moje oczy teraz obserwują na naszym boisku do siatki, robi naprawdę porażające wrażenie. Słuchajcie, do wysokości pierwszego piętra, piękna tarcza z cyframi, oj, będziemy się bawić, są pola razy dwa, są pola razy trzy, będzie się tutaj dzisiaj działo. I dlatego jak wam mówię, kiedy mamy do wyboru tak zwany, słuchajcie, odpoczynek czy rekreację statyczną i aktywną, będziemy wybierać aktywną. Nasze dzisiejsze granie w FIFA to tylko dlatego jest tak tutaj, ach, zawód na trybunach minimalnie nie trafia. Gutek, cały czas mamy 2-2 i do przerwy taki wynik nam się utrzymuje. Natomiast kochani, kiedy odpalaliśmy dzisiaj FIFA w wczesnych godzinach, słuchajcie, popołudniowych,
to na dworze ogromne ilości wody spadały. Słuchajcie, być może tym państwu, którzy odpoczywają tu po prawej, ta pogoda popsuła troszkę humor, nie mogą poplażować, ale na pewno nie nam. My mamy swoje pomysły, zobaczcie, stoją kałuże, jest tej wody naprawdę sporo. Nie dała rady ziemia odebrać takiej ilości wody, jaka spadła dzisiaj w przeciągu zaledwie pół godziny na koniec naszego treningu. Ale jeszcze raz wam mówię, ani nie popsuło humorów, ani nie popsuło naszych planów. Robimy swoje, jedziemy dalej, a w tym czasie zobaczcie, piękne podanie, ale tam, kochani, Markinos chyba wyczyścił. Zobaczmy, posłuchajmy chwilę Darka i komentarza, jest dobry meczyk. No świetna robota, dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dowieść. Dobrze, utrzymuje butek piłkę. Ale dobrze się utrzymuje przy piłce, natomiast pięknie się też Kornel broni, nie daje dojść do strzału, kochani, zamknięty w swojej połowie, a teraz chyba będzie gol, tak jest, jeżeli to nie był spalony, to jest gol. VAR mówi, że bramka prawidłowo uznana, 3-2, butek po raz kolejny wychodzi na prowadzenie, natomiast kochani, Kornel już pokazał, jak się gole strzela, także do końca będziemy wiedzieć, trzymać kciuki za dobry mecz. Ach, teraz słuchajcie, wyczyszczone. Ej, zobaczcie, za chwileczkę, kochani, będzie w tej chwili, patrzcie, uwaga. Minęło 15 minut z drugiej połowy. 15 minut, jest akcja, przepchał się, słuchajcie, tą lewym skrzydłem. Może to być, słuchajcie, moment trudny. Ach, nie szukał podania, szukał indywidualnego rozwiązania i może to był błąd, bo po raz kolejny pewnie odskoczyłby nam na dwie bramki. Ja przepraszam, ale zapis tej FIFA jest z mojej kamery stacjonarnej. Ci z was, co jesteście na kanale z nami od dawna, wiecie, że tak to działa. Nasze możliwości sprzętowe i techniczne są takie, jakie są. Natomiast nam to kompletnie w niczym nie przeszkadza. Wam jak przeszkadza, to jest jak, no, troszkę bardziej was jak nas problem, kochani. A Gutek przy krótkim mieści na 4-2. No, znowu na dwubramkową odległość wyprowadza ten mecz, na dwubramkową przewagę mamy w tej chwili, zobaczcie, ale Kornel, tak jak mówiłem, nie kapituluje, jak to po słupku musło, jak to nie weszło, Kornelu, piękny strzał, siła uderzenia, słuchajcie, jeszcze się bramka trzęsie, niesamowita historia. No trzeba, panie Darku, trzeba. Halo, co tam w studio? Mieliśmy na sekundkę głos do studia, a tu schakował coś, słuchajcie, i och, jaka parada piękna, jak on to wyciągnął na was z piękną interwencją. No tak, takie parady wszyscy kochamy oglądać. Dobry strzał, mogła być z tego bramka. No, kolega w rogu był na spalonym, nie mógł odegrać piłki zwrotnej. Natomiast Kornel, zobaczcie, fajnie, szybko, aktywnie przesuwa do przodu. Cały czas ta kontra taka niemrawa, czasami traci impas, ale zdobywa cały czas metry. Natomiast no nie, jednak słuchaj, tutaj nadziewa się na kontratak z tej swojej kontry, natomiast piłka już na was. Słuchajcie, no dobre widowisko nam się trafiło. Jesteśmy z kamerą przy większej części meczu, ale za chwileczkę, kochani, idziemy zobaczyć z bliska naszego Darta. Także bądźcie z nami, kochani, bo tych meczów jest jeszcze bardzo dużo. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego nagrać. Kiedy jestem w okolicy, odpalam kamerę. Wtedy mamy możliwość, słuchajcie, zobaczyć fragmenty meczu. Natomiast słuchajcie, no dwie bramki. Czy to jest do odrobienia na 8 minut przed końcem spotkania? Czy jeszcze tu Gutek powiększy przewagę? Bo przypominam, że Gutek to zawodnik, który broni tytuł mistrza obozu FCS Camp z zeszłego roku. Piękna próba, troszkę, kochani, zabrakło tu precyzji, ale sam pomysł, no, warto za niego pochwalić. Chyba że Gutek specjalnie podpuścił, kochani, tutaj wyjście z bramki i zachęcił do takiego strzału. Słuchajcie, jeszcze jakieś ostatnie zmiany, kosmetyka próbuje, zmienia na ofensywny skład, nie ma czego bronić, 4-2, kochani, to nie jest wynik, który daje tu cokolwiek, to jest faza grupowa, 3 punkty albo nic, albo jeden, kiedy remis. Pomóżmy jeszcze chwilę do końca tego meczu i na tym etapie, kochani, ja opuszczę z kamerą tą część i idziemy do naszego Dartu i idziemy, słuchajcie, zobaczyć z bliska. Świetne, wspaniałe urządzenie,
które znacie z telewizji, które w ramach Turbo Kozaka cieszy, zadowala i testuje, słuchajcie, zawodników Ekstraklasy. Dzisiaj takie urządzenie na naszym obozie, do dyspozycji naszych użytkowników. Naszych uczestników. Świetnie, ale to odebrał, kochani, zabawił się jeszcze, ruleta za nogą. Przełożona ta piłka, ale strzału nie ma, wyprowadza piłkę w rzut rożny, ale to chyba będzie końcowy fragment. Tak jest, gratulacje panowie, dobre widowisko. 2-4, 4-2 dla Gutka. Kornelu, dobry mecz poszło, natomiast Gutek broni tytuł sprzed roku, jest kocurem w tej FIFA, ale czekamy tutaj na kogoś, kto urwie punkty Guciowi. Do zobaczenia. Kochani, zobaczcie, nie ma rzeczy niemożliwych. Tu sobie jeszcze pokapuję. W naszym cudownym, pięknym basenie mieliśmy spędzać teraz czas, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zobaczcie, kochani, dart w pełnym wymiarze z bliskiej odległości, 5-metrowa tafla, na której zaraz rozegrają się nagrody. Będziemy mieć przewidziane, słuchajcie, pulę nagród. Będzie się tutaj naprawdę dzisiaj mega działo. Ja dla was ten konkurs oczywiście zarejestruję. Oczywiście to jest uderzenie za 19. To jest za 2, za 3 tylko. A to jest uderzenie za, uwaga, Bartek. No, ładuj. Bartuś trafia za... za 16, czyli w tym momencie, kochani, 19 wygrała. Mati trafia za... Dawaj, Mati. No, jedziemy. Uwaga. Ole, było blisko 25. Kochani, teraz nie będziemy więcej pokazywać, tylko chcę wam pokazać jedną ważną rzecz. Kanał Chce Szabelki, mój poziom myślenia, sposób życia, pozytywne myślenie, kochani, zaszczepiamy tym wszędzie. Wierzymy cały czas, że może być tylko lepiej i lepiej. Słuchajcie, dzisiaj już wielu nie wierzyło, że cokolwiek się uda zrobić. Jest okienko pogodowe, dziękujemy Bozi. Oczywiście ziemia wody potrzebuje też sporo i my to rozumiemy. I Bozi jak najdalej, kochani, jak najbardziej przyklaskujemy. Natomiast w tym momencie my też to, co mamy do zrobienia, zrobimy. Kiedy będziemy startować z konkursem, ja oczywiście za chwileczkę dam wam znać, za momencik odpalę kamerę, za momencik będziecie mogli jeszcze raz to wszystko zobaczyć. O, takiego jeszcze nie było, mamy 50. Może inaczej, będziemy potem zastanawiać się, czy to 50, czy 25. Chyba bardziej jeszcze 25, nie? Jak myślisz, panie Dawidzie? Bardziej 25. 50 musi być zdecydowana, taka musi siąść i koniec. Wszyscy muszą zrobić wow, to znaczy, że 50 wtedy nam się melduje. W każdym razie, kochani, jakby to nie było, jakbym ja strzału nie oddał. Słuchajcie, teraz trener strzela 3. Proszę kogoś, niech przytrzyma kamerę. Kto da radę? Trzymaj, Bartuś, kamerkę. Tylko tak, żeby było widać, jak trener sobie tutaj zapakuje. Pokażcie. Zobaczę, czy chociaż nazbieram 50. Słuchajcie, powiem wam jedną rzecz. W domu gramy w darta. Posłuchaj, Dawidzie, ciekawostki. W domu gramy w darta. Jeżeli ktoś z nas nie przerzuci na przykład 21 oczek, to w tym momencie mamy swój system. 5 pompek, 10, 15, 20. Czasami potrafimy, słuchajcie, spompować w jednej zabawie po 100-200 pompek, bo teraz jak gramy te 301 do dołu, ja kończę i zostawiam kudła na koncie z 60, to właśnie tyle pompek ma do zrobienia. A teraz, słuchajcie, tego się nie da tu przełożyć. Gdzie trzecia piła? Czekaj, Juciu. Teraz spróbuję się razem uderzyć, dobra? Zobaczymy, taką podcineczką troszkę spróbujemy. Musisz iść, Bartuś, do tyłu, bo będziesz tylko moje plecy widział. Idź tam do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, jeszcze, jeszcze. Teraz widzisz mnie? Tak. Dobrze widać? Tak. Jo, no, zaczynamy. O nie, to byśmy zaliczyli jako 11 razy 2. 3, przepraszam. To byśmy dali jako 25. I będziecie mogli mnie pobijać. Uwaga. A można ściągnąć przez strzałem piłkę, bo 50 mi zasłania. Ściągnijcie tą bliskie piątkę, bo ja tam celuję. Ja tam od życia lubię brać wszystko. 60 albo lepiej, ale wiesz, ja jestem... Nie, tylko 10 na koniec. Generalnie 33 i 10 to jest 43 i 25. Niezły wynik. Ale zobaczycie, jakie wyniki będą robić nasi uczestnicy dzisiejszego konkursu. To już za chwilkę, dobra? A teraz, buziaki, dziękuję Bartuś Rubik za nagrywkę. Kochani, buziaki dla was, pierwsze strzały. Fajna ta zabawa. Oj, będą się dzisiaj chłopaki bawić. Będą się bawić.